Cześć, to są Drabko, już dzisiaj jest drugi dzień vlogmasów i zaczynamy od kalendarza Milka. No to tu mamy 2 grudnia, to teraz trzeba otworzyć. O, to jeszcze taśmą zaklejemy. To tak będzie trzeba to wyjąć. Co tu mamy? Mamy tutaj motor. Pierwsza czekoladka to jest właśnie motor, są jakieś tam rysunki. Są jakieś tam rysunki. No to jest pierwszy. To jest już jest czekoladka z 2 grudnia. To teraz przejdźmy do kalendarza z herbatami z Biedronki. I dzisiaj mamy herbatę zieloną z gananasem. No to będzie ciekawe, później wam pokażę, jak ona wygląda. Taka herbata z go smaku ananasa i pewnie będzie też pachnieć jak ananas. To teraz też przejdźmy do kalendarza z herbatami. To jest kalendarz z Rossmana. No to tu mamy drugi numerek. Drugi numerek. O, dzisiaj mamy taką herbatę. Tradycyjna mieszanka czarnych herbat. No, tutaj mamy. O, no to tak tutaj jest napisane. No, ciekawe jak będzie smakować ten tu napisany dodatek z bergamotką. No to zobaczymy, jak to będzie smakowała ta herbata. Wczorajszym vlogu nie nagrałem tej herbaty, ale już teraz ją nagram. To przejdźmy teraz do kalendarza z Kinder. To teraz trzeba go obrócić. Obróciłem i mamy tutaj numerek 2. To może tak zrobię. Opatrz, mi się to uda. A może wiecie, jak to nagram? Wezmę tutaj statyw i po prostu wam tak to pokażę, aby było to dobrze widać. Opa, opa. Jest, dobra. Teraz sobie przytrzymam kalendarz i to otworzę. Tu mamy takie, widzę, otwarcie. Dzisiaj w kalendarzu będziemy mieć. O, co to jest? Świąteczny batonik Kinder. Zobaczcie. Okej, no to mamy w takim numerku już mamy batonik, no to nieźle się zaczyna. Wczoraj jajko, dzisiaj batonik, no to naprawdę super. No to później wam pokażę te wszystkie rzeczy z kalendarza, już od razu nie zjem. To teraz przejdźmy do kalendarza z Milka. I mamy tutaj czekoladki bez nadzienia. Tu jest numerek 2. I to teraz trzeba po prostu to otworzyć. Okej. Jeszcze nie widać. Mamy czekoladkę. Jest czekoladka i to jest o kształcie. Jaki dzisiaj będzie kształt? Jaki będzie dzisiaj kształt? Uwaga. Bałwanek, zobaczcie. Mamy dzisiaj bałwanka. Nawet są duże te czekoladki, no dlatego kosztuje pewnie z 10, jak tamte wygląda na zwykły kalendarz, ale nie jest taki zwykły, są nawet duże te czekoladki. Zobaczcie. Wii, wii. Możecie napisać, czy wy też na przykład otwieraliście ten kalendarz cały, czy no też macie na vlogmasach, możecie napisać, albo po prostu, czy też otwieracie kalendarze. No to przejdźmy jeszcze do jednego kalendarza. Przejdźmy teraz do kalendarza własnorobionego. I tu mamy produkty Rossmana z kategorii jedzenie. Tu mamy tutaj numerek 2. Teraz mogę już otworzyć. No to można już otworzyć ten kalendarz. To jedno okienko. I tu mamy, zobaczcie, taki mus. O smaku tu mamy gruszki, jabłka. A tu mango jest i o smaku dyni. No to później wam to pokażę, jaką to ma konsystencję. Jeśli to wam później pokażę, to może teraz wam pokażę, co mamy z kalendarzy z 2 grudnia. I tu mamy
herbata tradycyjna, mieszanka czarnych herbat i tam z dodatkiem berga bodki, tak te takich na niebieska. Mamy batonik z Kinder. Mamy batonik z Kinder. Herbata zielona ananas. Smaku ananasa. Mamy z czekoladek mamy tutaj skuter. Skuter. Właśnie mamy no, czekoladkę z kształtem bałwanka. I jeszcze mamy ten no, mus. Mus z dynią, marchewką i w owocach, no to za chwilę mogę wam to od razu pokazać. Może na początku zobaczmy czekoladkę. Teraz uwaga, Kinder, no Kinder jak Kinder, ale mogę pokazać Kinder. Dobre. Mamy tu też. Tutaj to nadzienie tej czekoladki mogę też pokazać. Jest. I ten no, mus. Teraz wam też pokażę. Będzie trzeba go teraz odkręcić. I czy będzie taki lekko pomarańczowy? Jest. Jest jakby taka właśnie dynia. Zobaczymy, czy może to dobre jest. Ma ciekawy smak. Ma ciekawy smaczek, to mi się podoba. Lampki sobie już zapaliłem. Teraz już nie spadają, bo są przyklejone na taśmę dwustronną. To zobaczcie, jest taśma dwustronna i tak jest przyklejona, się jakoś trzyma. A pan Gucio jest. Tak to się wygląda, lampki. Boże, no i tryb też weźmy. Ohoho. Możecie też tam pisać, który wam się tryb najbardziej podoba. Bo ten do mi się nie podoba. Ale z takich mrugających to chyba ten jest taki najlepszy. Zobaczcie. No, ten tryb jest spoko. Teraz weźmy na ten. O, to ten co był. Czyli taki niemrugający. Tylko po prostu się palą gwiazdki. Zobaczcie. Trzeba to sobie jeszcze przekąsić. Ten śnieg, co padał, to już dzisiaj już go w ogóle no nie ma. No może coś tu śniegu zostało. Tu jest taka gdzieś kropka, to dlatego za bardzo nie widać. O, tutaj, gdzieś tutaj, to jeszcze troszeczkę te no, pozostałości są jeszcze śniegu, ale już naprawdę to w ogóle go nie ma. Może na vlogmasie się będzie, no Boże, kiedyś no, nagram śnieg jeszcze za 24 grudnia. W którejś części vlogmasa wam pokażę, jak wyglądają te herbatki po zaparzeniu. Bo tu mamy tą właśnie herbatkę z tą mieszanka czarnych herbat z dodatkiem bergamotki, a tu mamy herbatę zieloną z ananasem. Ja jeszcze naprawdę nigdy nie pisałem, nie piłem herbaty z ananasem, to zobaczymy, czy będzie dobra. I jeszcze dzisiaj się pojawi filmik, co otwierałem taką, jakbym może powiedzieć, paczuszkę z Rafael Notiek. I kolejnego dnia, czyli 3 grudnia, jeszcze tego nie widzieliście, no to serdecznie zapraszam, bo super to naprawdę wyglądała ta paczuszka. I powiem też wam, z jakiego jest sklepu. Ta herbatka z ananasem ma taki ciekawy, słodki smak. Mi bardzo smakuje ta herbata. To teraz pójdę tam i powiem wam, która jest no lepsza. Mi bardziej herbata smakuje ta, bo może tą piję taką ciągle, takiej jeszcze nie piłem.
Ta po prostu ma taki zwykły smak, a ta ma po prostu jest przepyszna. Teraz zjemy za chwilę do końca, wypiję to, widzimy się za chwilę. Też może w którymś vlogmasie pokażę wam, jak ja robię pierniczki. To może niedługo taka część filmu pojawić się na vlogmasie. To bardziej pewnie będzie sobota i może to na przykład być w sobotę, na przykład 11 grudnia, daję przykład. Jakbyście chcieli, to też możecie właśnie napisać. I właśnie, czy też wam się bardzo podoba ta podkładka, na której nagrywam. Też właśnie pierwszy filmik na tej okładce nagrałem, to właśnie z Grafaello, a później tam z slajmami, tam jeszcze mam do wstawienia filmy ze slajmami, to sporo mam tych na filmików, tylko teraz trzeba jeszcze je wstawić. Już mamy godzinę 21:37 i niedługo już się właśnie kończy ten drugi vlogmas. Teraz to zobaczcie na lampki, bardzo to lubię pokazywać, bo to po prostu przepięknie wygląda, jak te lampki tu zwisają. To też to nieźle wygląda i tam, i tu gucio, ale to po prostu magia, pięknie to wygląda. No to już drugi vlogmas się już właśnie kończy. Widzimy się na trzecim vlogmasie, bo na nim kolejne otwieranie kalendarzy. To naprawdę super. Oczywiście po jednym okienku zobaczymy, co się trafi i też pokażę wam, co tam w ciągu dnia też robię. No tak jak są właśnie vlogmasy, tam wam coś pokażę, tam coś wam pokażę, to są właśnie vlogmasy. No to widzimy się na trzecim vlogmasie. Papatki!